Reżyserski duet PIK, czyli Paweł i Katarzyna Dworak, po raz kolejny udowadniają publiczności teatralnej, że szeroko pojęty temat wsi jest nie tylko artystycznie zjawiskowy, ale przede wszystkim robi piorunujące wrażenie na widzach. Ich trzecia część tryptyku wiejskiego Dlaczego księżyc świeci od spodu otrzymuje najbardziej prestiżowe nominacje w kolejnej edycji Złotych Miedziaków, czyli nagród publiczności na 20 obliczach teatru w Polkowicach. Spektakl został dostrzeżony w kategoriach najlepsza aktorka, najlepszy aktor, najlepsza reżyseria i najlepszy spektakl. A że zrobili to widzowie, to dla przedstawienia absolutnie najlepsza rekomendacja. Miło jest też to, że te tygodnie ciężkiej, no bo to nigdy nie jest łatwa praca, zostają w jakiś sposób zauważone, a prawdą jest, że Kasia i Paweł cokolwiek nie zrobią, to po prostu obracają złoto i zarówno gdy przyjdzie sen, mówię o naszych spektaklach, czy Księżyc, gdzie nie pojedzie, tam zdobywa nagrody, nominacje i to bardzo cieszy, zwłaszcza nas aktorów, że możemy się z nimi spotkać w pracy i to nawet nie chodzi o same nagrody czy wyróżnienia, bo praca z nimi też jest wyjątkowa, bo oprócz tego, że czuwają nad całym spektaklem, są autorami tekstu, ruchu scenicznego i reżyserami, są też aktorami z zawodu, więc wiedzą, jak z nami pracować, jak dać uwagę aktorowi, żeby go uruchomić, a nie pozamykać. To ważne. To właśnie publiczność teatralna jest jak zawsze najlepszym krytykiem spektaklu. Jak mówią aktorzy, oni po prostu robią swoje. A jeśli znajduje to uznanie i o spektaklu się mówi, to znaczy, że swoją pracę wykonali tak jak powinni. I to jest dla nich najważniejsze. Ja nie jestem teoretykiem, nie zajmuję się jakby myśleniem o tym, co spektakl ma przenieść, jak jest postrzegany i tak dalej. Moim zawodem i tym się chcę zajmować jest grzebanie w sobie i przekładanie pewnych emocji na te sytuacje, które chcemy wykreować, stworzyć. Jakby tym się zajmuję i w tym sensie dla mnie recenzja jest ciekawa, jak to jest postrzegane. Nagradzani czy nominowani artyści Teatru Lubuskiego oczywiście nie spoczywają na laurach. Właśnie trwają ostatnie próby do kolejnej premiery, która będzie wystawiana w Teatrze imienia Leona Krutkowskiego. Mowa o Samobójcy w reżyserii Roberta Czechowskiego. Nudzić się nie da w naszym teatrze. Jak widać, trwają w tej chwili przymiarki kostiumów i już 28 premiera Samobójcy Erdmana. Potężna komedia, wydaje mi się bardzo atrakcyjna inscenizacja ze świetnymi kreacjami aktorskimi, z przepięknymi kostiumami Lalki Terlikowskiej, scenografią Wojtka Stefaniaka, muzyką Benjamina Neogena Lindnera, jak również śpiewaną i graną na żywo. Jeżeli ktoś kocha bardzo atrakcyjne, duże, rozbuchane inscenizacje, dowcipne, zaskakujące, zmuszające do myślenia, to dostanie ciasteczko z wisienką. Premiera spektaklu 28 kwietnia. Bilety do nabycia w kasie teatru lub online na stronie teatr.zgora.pl.